Panie Ministrze, Szanowni Państwo, witam serdecznie. Panu Sejmu z okazji wielkiej potrzeby dyskusji o sytuacji na rynku pracy. To oczywiste, że Lewicowa Partia Solidarności Demokratycznej bardzo przejmuje się sytuacją milionów pracowników, ale także tych, którzy pracy nie mają. Europa jako system naczyń połączonych i Polska znajdująca się w tym systemie jest w niezwykły sposób związana z tym, co się dzieje na rynkach europejskich, na rynkach świata. I te nasze działania odbywają się w kilku wymiarach. Po pierwsze, to jest ten wymiar wsparcia aktywności zawodowej Polaków, aktywizacji zawodowej, walki z bezrobociem przez Państwowe Służby Zatrudnienia, przez Powiatowe Urzędy Pracy, które tą politykę realizują na poziomie lokalnym, na poziomie powiatu. Dziękuję bardzo. Dziękuję Partii Lewicowej, Sojuszu Lewicy, za podjęcie tego ważnego tematu. Szanowni Państwo, bezrobocie to dzisiaj jest tragedia ponad miliona polskich rodzin. Jeśli nie będzie pracy, to nie będziemy mieli rozwiązane demografii, to nie będziemy mieli rozwiązanego systemu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych. Praca jest podstawą. Nie ma pracy, nie ma rodziny, nie mamy o czym mówić. Oczywiście dzisiaj w zasadzie, jakby obok pana ministra pracy był minister finansów, to byśmy wiedzieli, dlaczego nie chce puścić tych pieniędzy. Bo generalnie kasę trzyma minister finansów i mówi, nie puścimy na walkę z bezrobociem. Oczywiście, część pieniędzy uruchomiono. Ja rozumiem trudną sytuację też ministra pracy. Natomiast, szanowni państwo, spójrzcie, w ostatnich 4 latach 240 miliardów złotych, które przeszło z Unii Europejskiej. Ponad 50 miliardów, które z wyprzedaży majątku narodowego. Ponad 200 miliardów złotych zadłużył się dalej kraj. 20 miliardów złotych z oszczędności w systemie emerytalnym. I mógłbym tak mnożyć z systemu podatkowego dodatkowe pieniądze. I dzisiaj nawet jak pompujemy te kolejne 7 czy 10 miliardów, ja się boję, czy w ogóle coś pomoże. Panie ministrze, nie pomoże zmiana w kodeksie pracy. To nie kodeks pracy blokuje tworzenie nowych miejsc pracy. Dzisiaj przedsiębiorcy nie stworzą miejsca pracy, jak nie będą mieli zysku z tego. Pytanie, jakie mechanizmy uruchomić, żeby przedsiębiorcy chcieli tworzyć te miejsca pracy, żeby im się opłacało. Oczywiście minister gospodarki, cała polityka przemysłowa. My naprawdę dzisiaj nie mamy polityki przemysłowej. Kto te miejsca ma pracy tworzyć? No, w systemie usług tych miejsc pracy więcej nie stworzymy. Panie ministrze, kolejna sprawa, ratyfikacja konwencji 168 MOP-u, żeby oczywiście walka z bezrobociem była lepsza, ale także zabezpieczenie bezrobotnych, którzy już trafią na to, była także bardziej bezpieczna. Możemy tu mówić o wzrastającym bezrobociu wśród młodzieży, niebezpieczne i wzrastającym, cośmy ostrzegali, bezrobociu wśród osób 50+. To będzie wzrastało, podniesiono wiek emerytalny. Podniesienie wieku emerytalnego nie spowoduje, co wcześniej przekonywano nas, że będą nowe miejsca pracy. W związku z tym jest potrzeba uruchomienia Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wsparliśmy jako OPZZ, uważamy, że to jest krok w dobrym kierunku, by ta ustawa antykryzysowa pozwalająca tym słabym przedsiębiorcom, którzy nie potrafią sobie poradzić aktualnie w kryzysie, utrzymać te miejsca pracy. To jest dobry kierunek i to powinniśmy mieć. Natomiast elastyczny czas pracy, panie ministrze, nic nie pomoże. Zdezorganizuje i wywróci wszystkie te osiągnięcia, które były w temacie demografii i w temacie pomocy rodzinie. Bo przecież nie będzie miał, jeśli ktoś będzie pracował tylko na najniższą przez pewien okres, nie utrzyma rodziny. I dwa, jeśli będzie musiał pracować 12-16 godzin dziennie, kto odbierze z przedszkola, ze żłobka, zdezorganizuje. Ja nie chcę wchodzić teraz bardzo mocno w szczegóły. Potrzeba polityki przemysłowej, potrzeba tworzenia nowych prac, potrzeba zaangażowania wszystkich środków, tych europejskich także, które Sojusz Lewicy także aktywnie pracował na to, tych środków było więcej, na zakres tworzenia nowych prac. Nie możemy dopuścić do tego, by bezrobocie dalej rosło, a ono rośnie. Umowy śmieciowe,
Słuchajcie, szanowni państwo, głośno jest w całym kraju, że 20 tysięcy w styczniu straciło osób miejsca pracy z tak zwanych zwolnień grupowych. To jest mała kropelka ze względu na to, że generalnie pracę tracą ci, którzy są na umowach cywilno-prawnych, tak zwanych śmieciowych, i ci, którzy są na zatrudnieniu czasowym. Kodeks pracy powinien być takim, żeby wzmocnić pracownika, wzmocnić zatrudnienie. Liberalne prawo, oczywiście, wiem, że część rządu za tym się opowiada, bo jeśli będzie więcej prawa pracy, bo jeśli będzie więcej bezrobotnych, to nie wybuchną strajki i protesty. Jeden z ministrów konstytucyjnych takie snuł wieści ostatnio. Nie zgadzamy się z tym i naprawdę doprowadzi taka sytuacja, taka aktywność w zakresie rynku pracy do wielu niepokoi. Natomiast te propozycje, które są składane, ważne, zmiana struktury urzędów pracy, no to są kosmetyczne rzeczy, które się powinno robić, po prostu nawet można nie krzycząc, tylko poprawiać organizację pracy, poprawiać system organizacji pracy. To nie trzeba wielkich rozwiązań, że tak powiem, ustawowych. Jako OPZZ, jako ruch związkowy, domagamy się, będziemy się domagali tworzenia dobrych miejsc pracy. Będziemy domagali się także dobrego wynagrodzenia, bo z tym jest związane. Bo wtedy wzrasta wydajność, proszę zwrócić uwagę, wydajność się liczy od sprzedanych towarów. Mamy najniższą, dlatego że mamy najniższą cenę, że nie ma automatyzacji, informatyzacji, szeroko rozumianego postępu technicznego. Siłą mięśni więcej nie wyciągniemy. I naprawdę jesteśmy sojusznikami, panie ministrze, pana, ale nade wszystko zwracamy się do partii lewicowej, albowiem tak rozumiemy lewicowość, że w pierwszej kolejności powinniśmy wrócić się do tych, którzy dzisiaj są wykluczeni z rynku pracy, nie mają możliwości realizacji swoich zadań, i dziękujemy za to wsparcie, dziękujemy za te inicjatywy, które teraz są w parlamencie, z inicjatywy klubu SLD, wzmacniające bezrobocie, poszukujące nowych elementów, tak by tych miejsc pracy przybywało. Od samego mieszania w szklance herbata nie będzie złocza. Znane hasło, jeśli będzie niedokreślona liczba miejsc pracy, to bez względu co byśmy nie robili, to będzie ich mało. Musimy tworzyć nowe miejsca pracy, musi się zmienić polityka gospodarcza, muszą być na to pieniądze, pieniądze właściwie wydawane, właściwie adresowane. Niech pan przekaże swojemu koledze, który jest na Świętokrzyskiej, co prawda ja mam tam bliżej, dla ministra finansów, żeby się nie bał z nami rozmawiać na ten temat, żeby nie uciekał od tego tematu. Dlaczego uciekał? No przecież to jest najważniejszy problem dzisiaj społeczny, jak sam pan powiedział. Najważniejszy problem dla rządu. To rozmawiajmy. Niech przyjdzie na komisję trójstronną, niech przyjdzie na tego typu debatę, wyrzucimy sobie swoje hasła. I bardzo bym chciał, żeby te dyskusje, tak jak dzisiejsza zainicjowana przez klub SLD, toczyły się i żebyśmy rozmawiali na argumenty, żeby, panie ministrze, pochylić się nad tymi inicjatywami ustawodawczymi, które są za pośrednictwem klubu SLD. Pierwsze to jest przeznaczenie kwoty co najmniej 2,8 miliarda złotych na mikropożyczki dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Umarzane jest 50-90%. Naszym zdaniem ta kwota powinna wystarczyć na wykreowanie co najmniej 80 tysięcy, czasowo 80 tysięcy nowych miejsc pracy. Stara, żeby złagodzić niedogodliwości, ale panie ministrze, dane statystyczne są nieubłagalne. W latach 2008-2012 wydatki na bezrobocie w stosunku do PKB zmalały z 0,8 do 0,7 i bezrobocie wzrosło ponad 500 tysięcy. Jeśli ministerstwo chce, by elastyczny czas pracy prowadzić, to bardzo proszę, panie ministrze, w branżowych i zakładowych układach zbiorowych pracy. Nie regulujmy tego od góry. Jeśli jest potrzeba, sami to zrobią. Układy zbiorowe pracy, cywilizowany świat, cywilizowana Europa tak to robi. Jeśli mówimy o kosztach pracy, panie ministrze, ja pragnę tylko zauważyć, że Polska ma najniższe koszty pracy. Koszty zatrudnienia 26 zł, średnia europejska 96, jakbym chciał Norwegię zacytować, 190. W związku z tym my tych kosztów pracy, my konkurujemy ściąganiem kapitału niskimi kosztami pracy. No dłużej tak się nie da, pracowników wykorzystywać dalej się nie da. W związku z tym pragnę także zwrócić uwagę, pochylmy się nad całym pakietem antykryzysowym, a nie tylko nad jednym punktem z 13, które były podpisane w ramach Komisji Trójstronnej. Dziękuję. No i wracam do pana przewodniczącego Guza.
Ja właśnie nie wiem, czemu wy się tak boicie tych dyskusji na poziomie zakładu pracy. No my chcemy zakładowej, no, branżowej układy. Ale no to jeżeli w firmie dojdzie do porozumienia pomiędzy pracownikami a pracodawcą, to źle? Ale panie ministrze, piszmy. Funkcjonuje elastyczny czas pracy, jeśli wpisany jest zakładowy, branżowy układ zakładowej pracy. No piszmy, układ zbiorowy. A czemu nie może być na poziomie zakładu pracy? No na układ zbiorowy negocjuje się na poziomie zakładu. Układ, słowo, a, tylko a czy zabraniamy negocjowanie układów zbiorowych? Proszę pana, jest możliwość negocjowania, pisania i funkcjonowania, bo te europejskie prawo tak stanowi. Układy zbiorowe pracy podstawą regulacji praw pracowniczych. Czego minister chce rozstrzygać? Czego rząd chce rozstrzygać? Znaczy tutaj rząd właśnie nie chce rozstrzygać. Ale to jest dogadane. Piszmy układ zbiorowy. Dowolność wyboru na poziomie zakładu pracy. Układ zbiorowy pracy. Myślę, że będziemy mieć jeszcze czas na te dalsze.